Małgorzata Sienkiewicz i Paweł Borysewicz z 4 edycji programu Rolnik Szuka Żony wkrótce zostaną rodzicami. W programie Alarm w TVP1 zdradzili imię, które dadzą synkowi. Rolnik Szuka Żony połączył klika par na całe życie. W tym gronie znaleźli się Małgosia i Paweł z 4 edycji programu. Ich miłosne perypetia śledziły miliony widzów. Tym bardziej, że zakochanym nie przeszkadzała spora różnica wieku. Dodatkowo chłopak zdecydował się porzucić swoje wygodne życie w Szwecji, by przeprowadzić się na wieś. We wrześniu Sienkiewicz i Borysewicz zdecydowali się wypowiedzieć sakramentalne tak. Jednak ślub nie był jedyną rewolucją w ich życiu. Kilka miesięcy temu oznajmili, że Małgosia jest w ciąży. Fani nie kryli wówczas radości i nie mogli doczekać się narodzin dziecka. Ostatnio rolniczka pochwaliła się na Instagramie dość dużym brzuszkiem i zasugerowała, że wkrótce będzie rodzić. Jednak nie była to jedyna niespodzianka, którą przygotowała dla swoich wielbicieli. Małgorzata i Paweł z Rolnika zdradzili imię dziecka. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia para gościła w specjalnym wydaniu magazynu Alarm. Pojawiły się w nim pary znane z programu Rolnik Szuka Żony, które opowiedziały o swoich relacjach. Dodatkowo Małgosia i Paweł zdradzili imię swojego synka. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.